Witam Państwa bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Jestem nauczycielem matematyki w tej szkole i właśnie w tej szkole rozpoczęła się moja przygoda z matematyką na poziomie wyższym i z pisaniem pomocy dydaktycznych, o których dzisiaj właśnie chciałabym powiedzieć. Pracując w liceum, często spotykam się z maturzystami, no ponieważ to jest specyficzna szkoła, która właśnie do matury przygotowuje i korzystam z różnych publikacji, które są dostępne na rynku. Jednak nie wszystkie publikacje są na tyle zadowalające, żeby na tym zakończyć, dlatego też zespołem matematyków nie tylko województwa opolskiego, ale również śląskiego postanowiliśmy napisać pomoce dydaktyczne dla maturzystów. A złożyło się tak, że jest pandemia, że młodzież uczona jest zdalnie, dlatego też bardzo mocno polecam tę publikację. Jest to zbiór zadań maturalnych, który w tym roku został wydany. Zawiera on 1000 zadań pogrupowanych działami przygotowujących do matury oraz na końcu są arkusze maturalne. Arkusze maturalne są bardzo mocno związane, podobne do prawdziwej matury, która odbywa się w maju, a w tym roku odbywała się w czerwcu. Dlaczego akurat nie ta publikacja? Ano właśnie dlatego, że zadania zajmują 1/4 tej książki, natomiast 3/4 książki to są sposoby rozwiązania każdego z zadań na 2 i 3 sposoby. Drodzy maturzyści, możecie tą książkę przepracować, przerobić zadanie po zadaniu samemu. Jest tak, że nauczyciel jest nam potrzebny, żeby pokazać, gdzie znaleźć źródło i ja właśnie tutaj jestem. Zwracam się do maturzystów z mojej szkoły, w której mam przyjemność uczyć, jak i również do maturzystów szkół naszego powiatu i nie tylko. Ta książka została wydana w tym roku szkolnym, wyszła ostatniego września. Ja jestem jedną z współautorów. Autorami również są nauczyciele liceów ogólnokształcących w Oleśnie, w Kluczborku, w Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Raciborzu. Kolega z Raciborza, Tomasz Szwed, który jest nauczycielem w Szkole Mistrzostwa Sportowego, jest głównym pomysłodawcą tych publikacji. Ich druk rozpoczął się 5 lat temu. Były to zeszyty ćwiczeń. Ja przed sobą mam zeszyt numer 5, bo właśnie w tym zeszycie i w pisaniu jego brałam udział. Wcześniejsze publikacje były pisane przez innych nauczycieli. Pan Tomasz Szwed przez szereg lat był metodykiem przy WOM-ie w Opolu. Ja natomiast przez szereg lat byłam metodykiem powiatowego centrum u nas. I tam też ze sobą się zapoznaliśmy i zaczęliśmy współpracę. I właśnie efektem tej współpracy są te publikacje. Mogę powiedzieć szerzej o zbiorze zadań, dlatego że on ma w sobie wcześniejsze 5 publikacji, czyli tych zeszytów ćwiczeń. Jedną z cząstek tego zbioru jest właśnie ten zeszyt oraz zeszyty poprzednie, z poprzednich lat. Dlatego też myślę, że warto tą książkę w tym roku kupić, gdyż, drodzy maturzyści, musicie do tej matury się przygotować. Pandemia nie jest wytłumaczeniem, że matura poszła słabo. To oznacza, że musicie zrobić wszystko, żeby poszła dobrze, a jedną z pomocy do tego, żeby właśnie poszła dobrze, myślę, że jest właśnie ta książka. Na początku tej książki macie zadania ułożone działami, o czym już wspomniałam. Są to zadania zarówno zamknięte, jak i zadania otwarte, dokładnie takie, jakie spotykacie na maturze. Chciałabym powiedzieć, że w zeszłym roku zdarzyło się zadanie na maturze właściwej, które było bardzo podobne w 80% do zadania, które znajduje się w tej publikacji. Dlatego też myślę, że warto do niej zaglądnąć.
Moi uczniowie i uczniowie moich koleżanek, czyli uczniowie naszego liceum, z tej książki uczyli się w zeszłym roku. Zdawalność moich uczniów jest 100%. Czy jest to zasługą tej publikacji? Trudno mi powiedzieć. Na pewno jest zasługą każdego z maturzystów. Myślę, że moją, moich koleżanek, nie tylko z naszej szkoły, ale też z innych szkół, ponieważ to my pokazujemy, z czego się uczyć, jak się uczyć, a wy sami musicie się uczyć. Życzę wam, żeby ta nauka była lekka, przyjemna, żeby te rozwiązania, które tutaj są, były dla was jasne, a jeśli nie, to poproście swojego nauczyciela, żeby to zadanie z wami przerobił i wam wytłumaczył w swój sposób, w sposób, w który was uczy. I myślę, że efekt będzie zadowalający, zarówno dla was, jak i dyrektorów szkół, no i jak dla waszych przewodników, czyli waszych nauczycieli. Tego wam życzę. Dziękuję.